Dzień dobry, Dominika Basek. Zapraszam na telewizyjny przegląd wydarzeń z powiatu krapkowickiego. W piątek 12 lipca w Krapkowicach miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej komendy powiatowej policji przy ulicy Opolskiej. Budowa rozpoczęła się już 25 marca, ale wtedy odbyło się to bardzo skromnie, a teraz przyjazd do Krapkowic zapowiedziały takie osobistości jak minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek oraz komendant główny policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk. Niestety skończyło się na rozczarowaniu, bo na uroczystość nie dojechała ani jedna, ani drugi. Akt erekcyjny, czyli dokument upamiętniający budowę, opatrzony został podpisami, zamknięty w metalowej tubie i wmurowany w fundament. Od 4 lipca Krapkowice mają nowego komendanta policji. Na miejsce niespodziewanie emerytowanego młodszego inspektora Marcina Górnego komendant wojewódzki oddelegował podinspektora Józefa Chudobę, dotychczasowego wicekomendanta z Namysłowa. Jest też nowy zastępca. Zmian jest sporo i wiele osób one zaskoczyły, co zresztą padło parokrotnie z ust samorządowców podczas uroczystości pożegnalnej komendanta Marcina Górnego, jaka została zorganizowana 3 lipca w Krapkowicach. Limanowskiego czy Wrzosów? Oto jest pytanie. Czas nagli, bo miejsc grzebalnych zaczyna powoli brakować. Krapkowicy radni są podzieleni w kwestii, gdzie wybudować nowy cmentarz. Pod uwagę brane są już tylko dwie lokalizacje. Padł zatem pomysł, aby zapytać mieszkańców. Burmistrz Kasiura zgodził się zorganizować głosowanie. Zaznacza jednak, że głos mieszkańców jest tylko pomocniczy. Czytelnicy tygodnika krapkowickiego w sądzie na Facebooku większością 72% opowiedzieli się za lokalizacją przy ulicy Limanowskiego. Pływali, jeździli na rowerze i biegali. 120 śmiałków stanęło do rywalizacji w drugiej edycji Odra Triathlon. Najszybszy z zawodników 28-kilometrową trasę pokonał w nieco ponad godzinę. Jak widać po liczbie zawodników, ponad 120 osób dzisiaj, nie licząc młodzieży i dzieciaków, to znaczy, że impreza jest dobrze przygotowana. Dzisiaj akurat pogoda także dopisała wszystkim tym, którzy płynęli, biegali i jechali na rowerze. Trochę mniej tym, którzy chcieli kibicować, ale i tak mieliśmy na trasie mnóstwo kibiców. Wydaje mi się, że to bardzo duży sukces przede wszystkim tych wszystkich zawodników, dlatego że to jest dość trudna dyscyplina. To już nie jest tak, że można sobie przyjść pobiegać, bo się wcześniej joggingowało. Cieszy nas to, że jest tak duże zainteresowanie. No a najbardziej cieszy to, że przychodzą zawodnicy i mówią, że jest zdecydowanie lepiej niż w dużych miastach. Mamy zawodników z innych państw, z Niemiec, z Czech, zapisał się jeden Norweg i są naprawdę bardzo zadowoleni, więc myślę, że do zobaczenia na 3. Odra Triathlonie w lipcu przyszłego roku. Rywalizacja rozpoczęła się od przepłynięcia 475 metrów Odrą, a sygnał do startu dał starosta Krapkowicki. Po 6 minutach pierwszy zawodnik wychodzi już z wody, by wsiąść na rower i ruszyć w 22-kilometrową trasę. Później do pokonania było jeszcze 5 km biegiem. Najszybszy indywidualnie okazał się Tomasz Rolnik z niemieckiego Ulm. W 9. edycji turnieju rzutów karnych w Obrowcu wzięło udział 36 drużyn, w sumie około 300 zawodników. W sobotę 13 lipca na obrowieckim boisku rywalizacja była zacięta, a mimo niesprzyjającej pogody zawodnikom kibicowały całe rodziny. Po wielu godzinach turnieju zwycięzcą 9. edycji została drużyna Spec Install, drugie miejsce wywalczyła drużyna Test Krapkowice, trzecie miejsce na pudle przypadło drużynie Drink Team. Koniec czerwca zacny jubileusz obchodzili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Górażdżach. Przy okazji świętowano Gminny Dzień Strażaka. Ulicami Górażdży przemaszerowały pod oddziały strażackie zaproszeni goście na czele z Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Gogolina. Na Placu Wiejskim odbyły się już oficjalne uroczystości jubileuszu 120-lecia OSP Górażdże z wręczeniem odznak, medali oraz podziękowań. Cały dom się pali, przyjeżdżajcie szybko, strażacy wspaniali.
Następnego dnia świętowali wszyscy mieszkańcy podczas festynu rodzinnego. Serię występów artystycznych rozpoczęli najmłodsi. Drużyny! Zapraszam! Trzeciego czerwca na boisku sportowym w Ściborowicach rywalizowali strażacy. Odbyły się tam gminne zawody pożarnicze. W zmaganiach wzięło udział 21 drużyn w 4 kategoriach: seniorzy, drużyny kobiece, młodzieżowe oraz oldboy. Najwięcej drużyn, bo aż 10, wystartowało w kategorii seniorów. Zmagania strażaków obserwowała licznie zgromadzona publiczność. Jeszcze raz 100 lat zaśpiewać można Żyrowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu, który swój okrągły jubileusz stulecia obchodził pod koniec czerwca. Były odznaczenia działaczy, turnieje piłkarskie i zabawa z artystami do samego rana podczas festynu. Biesiadnie, rodzinnie i jubileuszowo było w przedostatni weekend czerwca w Obrowcu. Świętowano 130-lecie poświęcenia kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, ale także bawiono się podczas festynu. Do sali OSP zaproszono na wspólną biesiadę, podczas której wystąpił zespół Katarzys, Jacek Kierow ze swoimi przebojami i Tomasz Dolski. Całość zwieńczyła zabawa taneczna. To już wszystkie telewizyjne migawki z minionych dni. Jeżeli chcecie być Państwo na bieżąco, zapraszam bardzo serdecznie do lektury tygodnika krapkowickiego w każdy wtorek w Państwa kioskach.